Rok 2023 jest rokiem Jerzego Nowocielskiego, jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów polskich, z całą pewnością najwybitniejszego ikonopisarza. To właśnie stało się przyczynkiem do pokazania wystawy Ikona i abstrakcja w Akademii Lubrańskiego. Rozpoczęliśmy już tą wystawę wernisażem, na którym przybyło dużo gości, sympatyków sztuki Nowosielskiego. To było wielce radosne doświadczenie i spotkanie, na którym przybyli mogli zobaczyć zarówno ikony, jak i abstrakcje. Na wystawie pokazujemy ikony z różnych ośrodków chrześcijańskiego życia. One nie są na co dzień dostępne dla wszystkich. Mamy na przykład piękne ikony z cerkwi w Krakowie, także z katedry grekokatolickiej z Wrocławia. Mamy z ośrodków rzymskokatolickich, czy to z Tyńca Benedyktyńskiego, czy z parafii Opatrzności Wesołej. Te wszystkie ikony opowiadają świat, który był najbliższy Nowosielskiemu, bo on od swojego zachwytu ikoną we wczesnych latach młodości we Lwowie w zasadzie został jej wierny do końca i całemu malarstwu nadał taki ikoniczny charakter. A z drugiej strony Nowosielski to jest też człowiek dialogu, dialoguje między sakrum a profanum, między właśnie ikoną a sztuką współczesną, między figuracją a abstrakcją, między światem wschodu i zachodu. Stworzył piękny świat, bardzo osobny, bardzo wyraźny. Myślę, że każdy patrząc na te ikony, na te abstrakcje, na te obrazy, nie ma wątpliwości, że to on, że to właśnie Nowosielski, artysta osobny, artysta pogranicza, człowiek renesansu. Zromadziliśmy oprócz ikon abstrakcje, bo Nowosielski twierdził, że to właśnie w ten sposób można pokazywać ikony w przestrzeniach galeryjnych czy muzealnych. One są tworzone dla przestrzeni sakralnej, ale jeżeli je pokazywać, to tylko w dialogu z abstrakcją. I pokazujemy tutaj jego wczesne abstrakcje z lat 50. z takiego czasu trudnego dla niego, zwanego czasem ateizmu. Pokazujemy późniejsze, już w takiej poetyce bardziej Pieta Mondriana. To są abstrakcje z lat 60., 70., ale także te ostatnie z lat 90., które troszeczkę są jakby inne. Niektórzy się dopatrują tutaj takiej inspiracji monochromatycznej Marka Rotko. Ten cały świat ikony, abstrakcji przenika się, uzupełnia i tworzy niezwykłą opowieść, do której serdecznie zapraszamy, bo jesteśmy aż do połowy października otwarci i spragnieni, żeby wspólnie podziwiać Nowosielskiego.